Witajcie kochani na moim kanale Pani M Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje bardzo Wam dziękuję. W ten sposób pomagacie mi rozwijać mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszne, bardzo proste bułeczki śniadaniowe. Pszenne bułki z tylko 4 składników. Robione metodą 15 na 15 na 15. Najprostsze i najszybsze bułki, jakie do tej pory robiłam. Bardzo Wam je polecam. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. A więc co będzie potrzebne do zrobienia bułeczek? Tylko 4 składniki. A są nimi mąka pszenna typ 550, 500 g, 20 g świeżych drożdży, 2 łyżeczki soli oraz 300 ml ciepłej wody. Potrzebny będzie również olej lub oliwa, to tylko do posmarowania. Ja swoje bułeczki będę robiła dzisiaj za pomocą robota planetarnego i do jego miski wlewam ciepłą wodę. Wrzucam drożdże. Następnie drożdże rozpuszczam w wodzie. Kiedy drożdże już mi się rozpuszczą, do miski wsypuję mąkę. I dodaję sól. Chleb wyrabiać będę za pomocą haka. Ciasto wyrabiać teraz będę za pomocą robota 10 minut. I po 10 minutach moje ciasto jest wyrobione. Ciasto jak najbardziej możecie wyrobić również ręcznie. Jest gładkie, świetnie wyrobione, elastyczne, idealne. Następnie stolnicę posmaruję lekko olejem. I na stolnicę wykładam ciasto. Uformuję je w kulę. Wykładam na stolnicy. Przykrywam czystą ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia na tylko 15 minut. To będą super szybkie bułeczki. I po 15 minutach ściągam ściereczkę. Jak widzicie, ciasto urosło. Moje ciasto podzielę teraz na mniejsze części. Ciasto dzielę tak mniej więcej na 80-gramowe kawałki. Ok, w ten sposób wyszło mi dokładnie 10 kawałków. Każdy kawałek teraz odrobinę rozciągnę, uformuję w bułeczkę
i odkładam na bok. Postępuję tak z każdym kawałkiem ciasta. Ok, tak przygotowane bułeczki przykrywam ponownie ściereczką i zostawiam na następne 15 minut do wyrośnięcia. 15 minut minęło, moje bułeczki wyglądają w ten sposób. Przełożę je teraz na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzałam do temperatury 240 stopni Celsjusza. Teraz bardzo ostrym nożem zrobię na bułkach nacięcie. Tak przez środek. Nie za głębokie. I tak przygotowane bułeczki wstawię teraz do piekarnika. Tak jak wspomniałam, piekarnik nagrzewam do temperatury 240 stopni Celsjusza. Piec je będę 15 minut. Na dno piekarnika wyleję szklankę wody po to, aby wytworzyła się w piekarniku para. Bardzo możliwe, że Wasze bułki będą potrzebowały troszeczkę dłużej w piekarniku. Wszystko zależy od mocy Waszego piekarnika. Wiadomo, każdy piekarnik piecze inaczej. Więc bułki sprawdzajcie, one mają upiec się na piękny złoty kolor, więc trzymajcie na nie oko. Ja wstawiam na 15 minut i dam Wam znać, czy w moim piekarniku one po tym czasie się upiekły. Także 240 stopni Celsjusza, szklanka wody na dno piekarnika i piekę 15 minut. I tak moje bułeczki wyglądają po 15 minutach w piekarniku. W moim zdecydowanie 15 minut było wystarczająco. Ale tak jak wspomniałam, trzymajcie na nie oko, jeżeli uważacie, że bułki jeszcze nie są dopieczone. Zostawcie je na następne 5-10 minut. Od spodu mają być zbrązowione i tak głucho brzmieć, kiedy w nie stukamy. Wtedy wiemy, że są idealne. Będą pyszne i chrupiące. Mam nadzieję, że przepis na nie się Wam spodobał. Jak widzicie, bułeczki są bardzo szybkie, łatwe, tylko z czterech składników. Łatwo zapamiętać ten przepis. Przepis idealny na takie... Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Ja Wam życzę smakowitego dnia. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa! Pyszne, puszyste bułeczki. Jeszcze ciepłe. Bardzo Wam je polecam. Smacznego. Pycha.